Dalej. Droga wycieczki, jedziemy ostatnią aleją w okolicy. Aleja Lipowo-Kasztanowa prowadząca do dworu w Burcu. Tą aleją jeździł Henryk Sienkiewicz. Jest opisana w noweli Hania. Według Sienkiewicza galopował nią Henryk, żeby zwalić się przy skoku przez bramę. Najpierw galopował tędy Selim Mirza. Gierka Patałach wraca z Woli Głoskiej, gdzie były obchody ostatniej bitwy kampanii jesiennej. Wracamy w nastrojach bojowych. Proszę podziwiać piękno tej alei. Nasze piękno również. Rzuć jeszcze do tyłu, operatorze. Niestety jesień czuć w powietrzu. Już się zaczyna robić chłodno i musieliśmy się ogacić, jak to się mówi lokalnie. Dobrze, że nie liśćmi, a tylko ubraniami. Dobra, operatorze, proszę, takie jeszcze piękne okoliczności przyrody, które są przed nami. Dalej, miśki! Przed nami dawny dwór Dmochowskich, przerobiony pod koniec XIX, na początku XX wieku na willę klasycystyczną, taką w stylu wiejskim, lat 20. Niestety, mimo że to była druga RP, troszkę architektoniczny koszmarek,